Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest już wydanie magazynu EKG rozpoczęte, środowe. Maciej Głogowski, dzień dobry, 9:08. Uśmiecham się, bo jeszcze tutaj były prowadzone ostatnie konsultacje. Jakieś pytania do mnie, których ja już nie słyszałem. Nie. Dobrze, w studio. Dzień dobry raz jeszcze. Pan Jan Król, Business Center Club, członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Dobry. Pan Wojciech Roman, prezes Equity Partners. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Jacek Wojciechowicz, główny ekonomista, Polski Instytut Dyrektorów. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. WIG20 na otwarciu. Założę się, że tylko ja dzisiaj na rowerze przyjechałem do studia. To jest, ja przyjechałem autobusem. Tomaszek daleko mieszka, więc nie mogę przyjechać na rowerze. Z tego jestem zadowolony. Tak, nie ma korków. Mieszkamy w podobnym kierunku. Na szczęście nie ma korków. Ale to się skończy gdzieś za 2 miesiące. Tak. Będą autostrady, wrócą korki. Tak jest. Teraz będą elektroniczne te pobory opłat. Ponieważ pan nie wiem, czy panowie wiecie, że do Polski przyjechała grupa 20 kilku. A teraz pan opowiada dowcip, żebyśmy wszystko wiedzieli? Nie, to jest bardzo poważna sprawa. Na oczko przyjechał. Śmiertelnie poważna sprawa. Młodych Brytyjczyków, śmiertelnie, prawie że śmiertelnie, którzy... Studentów dziennikarstwa. Badają przygotowanie Polski do wydarzenia Euro 2012. Na zasadzie, zapraszacie całą Europę do siebie, zobaczymy, jak jesteście przygotowani. No i po prostu rumieńce na twarzy, człowiek właśnie zamyka oczy, jak sobie wyobrazi, że ci ludzie wchodzą na dworzec centralny, albo na dworzec w Gdańsku, albo jeżdżą po tych drogach. Ale panie prezesie, ale generalnie były pozytywne opinie tych dziennikarzy. Było dużo elementów fascynacji. Fajny kraj, mili ludzie, tylko nie da się nigdzie wjechać, zaparkować. Ale Mark Silberstein, który był w Krakowie, był pod dużym wrażeniem tego, że można bez problemu wypożyczyć rower i po tym Krakowie na rowerze jeździć. Tak. Więc generalnie Polska na nich dobre wrażenie. Czy panowie pozytywnych informacji? Super. To pozytywną informacją na początek będą informacje rynkowe. WIG20 na otwarciu zyskał 0,56%, 2798 punktów i mówię o tym takim kontekście pozytywnym, dlatego że dzisiaj takie całkiem dobre otwarcia mamy. To jest dzisiaj taki znak dobrych otwarć, także na rynkach w Europie. Mieliśmy całkiem pozytywne zamknięcie w Stanach. Dobrze wypadła, można powiedzieć, sesja w Azji. To jest wzrost oczekiwań na pozytywne rozwiązanie problemów w Grecji. Tych bardzo negatywnych, poważnych problemów. Takie chyba przekonanie, że pakiet oszczędnościowy uda się przegłosować. To oczywiście czas pokaże, czy się uda, i przede wszystkim większość pokaże, czy się uda. Euro w tej chwili kosztuje, większość w greckim parlamencie, euro w tej chwili kosztuje 4 zł, frank 3 zł 34 grosze, dolar 2 zł 77, a funt 4 zł 44 grosze. Będziemy oczywiście rozmawiać o Grecji. Na greckiej ulicy bardzo duży protest przeciwko planom oszczędnościowym, strajk generalny, a w parlamencie dyskusja, no i ostateczne głosowania nad pakietem oszczędnościowym. Oczywiście do tego za chwilę wrócimy, ale ja chciałem zapytać panów na sam początek. Pierwsza kobieta w historii szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale przede wszystkim pytanie o kompetencje, przejrzystość, no i ten zakończony okres bez królewia w MFW. Jak rozumiem, to jest jednoznacznie dobra informacja o tym, że mamy już szefa MFW. Ale wie pan, ja przypominam sytuację, kiedy jak powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, na rzecznika rządu powołał Małgorzatę Niezapitowską, która miała być takim, że tak powiem, przeciwieństwem Jerzego Urbana. Pod każdym względem. No, więc ja myślę, że ta decyzja z MFW, że po panu Dominiku Kanie, DSK słynnym, prawda, pojawia się kobieta, z, że tak powiem, no dojrzała. To właśnie ma być takie trochę również odwrócanie uwagi od jego ekscesów i tym, jak skompromitował w sumie tą funkcję, prawda, czy siebie na tej funkcji. Więc ja to tak interpretuję, natomiast nie mam innych z lektur, które do mnie docierały, bo nieznajomości tej pani, po prostu bezpośredniej, no wiem, że ma kompetencje. Coś tam jej próbowano oczywiście jakieś tam wyciągać, te rzeczy z przeszłości, ale nie miały one znaczenia dla decyzji ostatecznej, okazuje się. No to jeżeli mówimy o tym, czy to jest dobra kandydatura, czy jest przejrzystość, kandydatura na pewno dobra, bo
pani Lagarde, Christine Lagarde jest bardzo dobrą ekonomistką i ona jest na dodatek jeszcze bardzo szanowana w świecie ekonomicznym. Co więcej, świetnie mówi po angielsku, co wcale nie jest takie mało istotne. Ja pamiętam, kiedy w pewnej instytucji międzynarodowej, której językiem obowiązującym jest angielski, w pewnym momencie wylądował w charakterze wiceprezesa człowiek, który praktycznie nie znał angielskiego i po pół roku musiał stamtąd zrezygnować. Natomiast pytanie o przejrzystość. Przejrzystość zerowa. Nie dali mu tłumacza? Proszę? Nie dali tłumacza? Nie dało się przez pół roku dogadać. Dokładnie. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli chodzi o przejrzystość... Codziennie przychodzi i co tutaj robi? Przejrzystość w przypadku... Uczę się angielskiego. Czy wyboru prezesa Banku Światowego, czy dyrektora Generalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest zerowa. To znaczy my tak naprawdę odbywa się to w kuluarach, są to dyskusje dyplomatyczne. Rzeczywiście świetnie się składa, że po raz pierwszy kobieta, to jest moim zdaniem przypadek, ale dobrze, że tak się akurat złożyło. Czwarty raz obywatel francuski, to jest rzecz absolutnie unikalna w historii tej instytucji, tam tylko, o ile pamiętam, dwukrotnie był kiedyś Hiszpan, tak to wszystkie nacje pojedynczo. Cały czas jest ta niepisana zasada, że to musi być Europejczyk lub Europejka w przypadku funduszu, w przypadku Banku Światowego Amerykanów. Powiedzmy sobie szczerze, to musi być po prostu Francuz albo Francuzka. Właśnie, zaczyna się że ostatnio, że to jest, musi być obywatel. No jeszcze raz głowę chylę przed umiejętnościami dyplomacji francuskiej, bo naprawdę oni znakomicie działają pod tym względem. Tu długo można by o tym opowiadać. Natomiast no, rzeczywiście jest to bardzo mało transparentny proces. Jak państwo, ci, którzy obserwowali całą tą historię związaną z wyborem dyrektora, pamiętają może, dyskusja na temat tego, czy to musi być Europejczyk, czy Europejka, toczyła się cały czas. Była bardzo mocna kandydatura ministra finansów Meksyku, który był popierany przez szereg krajów. Kolejny raz jednak kraje pozaeuropejskie nie zdołały swojego kandydata włożyć. Pewnie następnym prezesem Banku Światowego będzie też znowu obywatel amerykański. Nie, no to tak jak zwykle. Szefem. Jak zwykle, no ale dlaczego nie? Mnie się nie podoba właśnie brak transparencji. Kompetencje. No, jeżeli kompetentna jest osobą na pewno. Kompetentna i to się nie kwestionuje. Tutaj mechanizmy jak gdyby dyplomatyczne. Ale dla mnie równie kompetentną była kandydatura Leszka Balcerowicza. I kompetencja mogłaby zwyciężyć w bardziej przejrzystym procesie. To nie stoi sprzeczności. Ale ja mam pytanie do pana. A kto z panów używa Twittera? Nie używam. A pani Lagarde 5 minut po wyborze na Twitterze już sieknęła podziękowania za do wybór. I tak dalej. No, papież Benedykt właśnie podobno zaczął używać Twittera parę dni wszyscy temu. Wszyscy Twittera, bo chyba dlatego, że prezydent Obama używa Twittera. I co papież Benedykt też tweetuje na tym Twitterze? Co tam pisze? Ja nie wiem, bo ja tego akurat nie czytałem, ale pamiętam, że przeczytałem dzisiaj w internecie, że papież właśnie zaczął używać Twittera. Pewnie to przekazuje tak, to robią jego asystenci. Już dostałem informację. Papież napisał, że na przykład pojawił się nowy portal Newsy Watykanu. Na przykład poinformował o tym i pozdrowił przyjaciół. No brawo. W różnych językach. No więc pani Lagarde, mimo tego, że jest moją rówieśniczką, posługuje się Twitterem swobodnie, również do celów politycznych, no bo rozesłała to do szefów państw i tak dalej. Pan ma sporo do nadrobienia, tak? Jak rozumiem, że o to chodzi? Nie, na pewno, pani taka, kobietą już nie będę, to żebym nie wiem, jak się starał, to rzeczywiście nie nadrobię tego. No dobrze. Ja tak zastanawiałem się, czy pan Jacek Wojciechowicz, który, przypomnę, niegdyś był wieloletnim pracownikiem Banku Światowego, a więc w sumie bliskiej organizacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wspomni o tym polskim akcencie, ale rozumiem, że pan, mówiąc pod koniec swojej wypowiedzi o tym, że równie świetnym kandydatem byłby pan profesor Leszek Balcerowicz, co do tego ja nie mam wątpliwości, że pan profesor Balcerowicz byłby świetnym kandydatem, ale rozumiem, że pan powiedział to na zasadzie takiego niepoważnego żartu, który się pojawił w prasie, bo raczej nie mówiło się o tym, że Polak miałby mieć szansę, mimo że funkcjonowały dwa nazwiska. Ja myślę, że to znaczy tak, ja akurat uważam, że Polska
nadal zbyt mało robi wysiłków, żeby wspierać swoich obywateli na najwyższe stanowiska w takich międzynarodowych organizacjach. My jesteśmy niedoreprezentowani w tych strukturach międzynarodowych, na pewno w funduszu, na pewno w Banku Światowym. Chociaż w funduszu najwyższe stanowisko pełni, zdaje się, pani minister Katarzyna Zajdel-Kurowska. Tak, ale pani minister Katarzyna Zajdel-Kurowska jest tak naprawdę oficjalnym przedstawicielem Polski w Funduszu Walutowym, czyli ona tak naprawdę nie pełni żadnej roli w strukturach funduszu, tylko jest przedstawicielem Polski. Jest zastępcą dyrektora wykonawczego, jednym z 24 zastępców, jest 24 dyrektorów. Te 187 państw świata ma tych właśnie dyrektorów, którzy ich reprezentują, konstytuanty, czyli w pewnym sensie jest naszym ambasadorem tak naprawdę. Ona nie jest pracownikiem funduszu. My w tej chwili nie mamy... Że my jej płacimy tutaj? Nie, z tego co wiem płaci jej fundusz. Natomiast generalnie jest ona w czymś w rodzaju ambasadora. Tak jak minister Michał Krupiński jest przedstawicielem Polski w Banku Światowym, jest też zastępcą dyrektora. Bo to się należy z definicji. Natomiast to nie są w zasadzie technicznie pracownicy tych instytucji i oni nie robią kariery. Oni po 4 latach wrócą do kraju albo będą pełnić jakieś inne funkcje. Najwyższym urzędnikiem w tej chwili w Banku Światowym Polskim jest dr Michał Rutkowski, zresztą współtwórca reformy emerytalnej, który tam karierę zaczął jako młody profesjonalista, wygrywając konkurs. I to jest właśnie jedyna wysoko postawiona osoba, Polak w Banku Światowym, a w Funduszu Walutowym takiej osoby nie ma po odejściu profesjonalnego. Ale realizujący taką profesjonalną karierę. Absolutnie. Jeśli chodzi o Michała Rutkowskiego. Natomiast ja wiem, jak inne nacje promują swoich ludzi. Ja wiem, że na przykład w ambasadach Niemiec czy Francji w Waszyngtonie są osoby, których głównym celem jest plasowanie obywateli tego kraju w strukturach. Tak, ale mnie się wydaje, że ten wątek, który wywołał, przepraszam panie prezesie, ten wątek, który wywołał pan Jacek Wojciechowicz, jest niezwykle ważnym. To się dotyczy, sprowadza się w ogóle do promocji polskiej gospodarki, ale także i promocji polskich zasobów kadrowych, ludzkich, której my nie mamy. To jest poza dyskusją, ale mi się wydaje też, że to pokazuje, że my nie jesteśmy w tym klubie bogatych, prawda, ciągle. No niestety, znaczy, ale trochę też ale na własne. Nawet jeżeli pojawiają się tego nazwiska, jak Leszek Balcerowicz, który kompetencje oczywiście miałby do pełnienia takiej funkcji, to są to bardziej takie dziennikarskie pomysły, aniżeli poważny, że tak powiem, zamiar. A mówi to w magazynie rządu, KG Jan Król, w studiu także... Który, że tak powiem, no chce, że angażować się w studiu pełni. Także Jacek Wojciechowicz i Wojciech Roman.